Ja po prostu uwielbiam wezwania i tych wezwań w ciągu mojego długiego życia miałem bardzo dużo. No i to jest dla mnie na pewno duże wezwanie. Spełniłem się, poznałem nowe życie, na pewno piszę książkę, na pewno w niej opowiem o tym wszystkim. No, ja byłam taką osobą troszkę zamkniętą. Moje dzieci, ja oglądałam pierwszą edycję programu, bardzo mi się podobał. Moja rodzina, w ogóle moi znajomi stwierdzili, że do tego programu się nadaje. Jestem od 10 lat samotna, z tego względu, że mąż mi zmarł. No i chciałam poznać nowe otoczenie, nowych ludzi i spełnić się w życiu, żeby była jeszcze szczęśliwą osobą. A ja na to pytanie odpowiem zagadkowo. Trzeba obejrzeć wszystkie odcinki tego programu, żeby się dowiedzieć, dlaczego ja do niego przyszedłem. Jestem zawodu górnikiem, nie? Więc przeżyłem ciężkie czasy, ale teraz no żyję. Myślę, że do sety dotrzymam jakoś w tym sensie. No, tak przypuszczam. No, ja też poznałam bardzo miłych kolegów, koleżanek. No, jest to dla mnie bardzo duże wyzwanie. Cieszę się bardzo, że się znalazłam w tym programie. Jestem z siebie zadowolona, dumna i moje dzieci na pewno też. Pan się nie czuje skrępowany, nie czuł się skrępowany na początku przez kamery, które was otaczały? Absolutnie nie. Tak przyjazna jest dla mnie kamera, że mi brakowało nawet czasami tej kamery. A muszę powiedzieć, że dla mnie to takim największym jakimś osiągnięciem to było to, że przez 30 dni wytrzymałem i to całkiem nieźle z taką ilością osób, które pierwszy raz widziałem. To jest coś nieprawdopodobnego. Pojawiały się jakieś konflikty? Konflikty? No mało by powiedziane. I że były ostre kłótnie. No, wszystko było będzie widać fajnie. Po naszych twarzach i po tym, co będziemy tam mówili, co będziemy robili, to nie da się ukryć, co tam się działo.